Pierwszy to zdjęcie mi przyniósł Marek Pawłowski, syn mojego profesora, na moje urodziny. I to zdjęcie po prostu przewaliło cały ten mój dzisiejszy wykład, bo po prostu szukałem takich zdjęć i wreszcie są. Ponieważ w ostatnim dzienniku znowu o tej żabce się dużo mówi, mówię o Dzienniku Polskim, to tak sobie o tej żabce pomyślałem, tak mi jej strasznie szkoda, bo ja się przyzwyczaiłem do niej jeszcze jak ją widziałem, jak była piękna i młoda po prostu, a teraz jest tylko starsza i już troszkę mniej ładna. I po prostu widzimy, jak ta kamienica stała samotnie. On dał pierwszy ten sygnał i tutaj w tym, ta malutka kamienica, ta tutaj oto to jest kamienica Biborskiego. On ją projektuje, to jest krakowski architekt, który potem zrobił mniej więcej 60, ja nawet nie wiem ile, 60? Ponad 80. Robił obiekty w Krakowie, są jego po prostu. A to byli koledzy z tego samego roku, z tej samej klasy. I w piątce u dyrektora wisi zdjęcie, gdzie Talowski siedzi obok Biborskiego. To byli tacy kolesie z jednej ławki. I Biborski buduje mu nadbudowę potem, tutaj u góry, ale to zdjęcie, tej nadbudowy jeszcze nie ma. Talowski zawsze tą swoją architekturę, on po prostu jak muzyk walił, jak duży akcent, mały z drugiej strony. To były zawsze asymetryczne rzeczy, nigdy nie były symetryczne. Sas Zubrzycki robił takie trochę szopkarstwo, to też ładne, nie żeby mi się nie podobały te rzeczy, ale był taki bardziej delikatny w tych swoich, ten kościół w Podgórzu, on jest taką krakowską szopką, taki po prostu typowo krakowski, ale taki grzeczny. Natomiast Talowski z rozmachem wali te wszystkie rzeczy jak chce. Był kuratorem tej kamienicy na początku, czyli tak jak mówiłem, on był deweloperem. Natomiast w kamienicy mieszkała jego mama z bratem, bogacki Józef, i sobie po prostu mieszkali. Natomiast Ritter tam miał restaurację. Koła muzyczna to jakaś wtórna sprawa potem przy samej rozbudowie. Także tych błędów, których się namnożyło na temat Talowskiego, jest dosyć dużo. Ja w tej książce widzę, jak mi tam na Facebooku hejtują różni historycy sztuki, że nie mam przypisów na przykład tutaj. Jak mam mieć przypisy? Moimi przypisami są ludzie, których wymieniam z przodu, którym dziękuję za to, że po prostu poświęcili mi swój czas, niejednokrotnie pieniądze, którzy ze mną jeździli, którzy... I przypisem jest tył okładki, ci, którzy zrobili tam trochę rzeczy. Na tej żabce już były nuty. To, co nigdy wcześniej nie było wiadomo, czy to dopiero Biborski te nuty wsadził, czy jeszcze wcześniej Talowski. Kompozytor, autor tekstu. Książkę poświęcam Jurkowi Bratańcowi. A to jest jego przyjaciel z Kijowa, który przyjechał. I ja ci, Jurek, obiecałem, że ci to kiedyś zagram. Ty już jesteś teraz tam po drugiej stronie, ale na pewno posłuchamy chwilkę chociaż. Nie za długo, ale żebyście słyszeli. To była piosenka, która wtedy była przebojem. Pierwsza trafiła do niemieckich śpiewników. Polska piosenka. I było to wtedy bardzo, bardzo popularne. Ci dwaj panowie leżą po lewej stronie na Łyczakowskim cmentarzu. Jan Gal jeździł na wózku inwalidzkim w Krakowie, a potem za Talowskim pojechał do Lwowa i z tego wózka inwalidzkiego dyrygował chórami. Teraz jest reaktywowany chór Echo we Lwowie i po prostu cieszę się bardzo, bo ta piosenka może odżyje znowu, bo to była jedna z takich bardziej znanych piosenek. Natomiast Gawalewicz tam ma taką fajną dedykację od żony. Pokój tobie, duchu ukochany, żegna twoje prochy nad życie cię kochająca żona. Tutaj to zdjęcie ma również dedykację.
ten człowiek, któremu Talowski dedykuje to zdjęcie, które wtedy było drogie, bo jest to 1891 rok, zdjęcie wielkości, to widzę po podpisie, to było zdjęcie takie, no, także to było naprawdę bardzo drogie zdjęcie. Ono, tutaj macie imię, nazwisko, był dziennikarzem, był podróżnikiem, był bardzo dobrze, Henryk Sienkiewicz się o nim wypowiada, który bywał na Piłsudskiego, wtedy to była Wolska, i tam pisał referaty, bo tam jego teść mieszkał, nie? Z tego, co pamiętam. Także pisał mu referaty na Uniwersytet Jagielloński. Tak, tak, tak. Tak, wtedy na Wolskiej. Oni wszyscy byli po prostu w jednej kupie, w jednej rodzinie. I cały ten okręg, retoryka i kwartał Talowskiego, ponieważ Kraków się rozwijał, i tutaj sprowadzali się różni ekscentrycy, różni malarze, różni pisarze, różni... Witkacy pisze bardzo o tym. Tu były różne domy publiczne nawet. Wszystko się działo w jednym tyglu. Chłopaki mieli odwagę namalować carycę Katarzynę na Sokole razem z Jurnym Źrebięciem. Takie to było, takie to były czasy. I z tym właśnie podróżnikiem podejrzewam, że ponieważ to był lipiec, że Talowski wrócił z Egiptu, a tam w Egipcie był w lesie palmowym przy Ramzesie II. Wtedy bardzo popularny był. Dziękuję ci bardzo. No, Jurek już na pewno, wiesz, przyśnij nam się. I u Reaperów znalazłem zdjęcie, gdzie Talowski przy nim stoi sobie tutaj. Znaczy nie stoi, siedzi na mule. Dzisiaj to tak wygląda. Dzisiaj trzeba płacić. A wtedy jeszcze było za darmo. Egipt był modny. To jest kamienica egipska na retoryka. Tak wyglądała wcześniej. Tu są takie dwie figury, popatrzcie. Jedynie te dwie figury przetrwały na podwórku. I sobie tam stoją pod schodami i czekają na lepsze czasy, może, że je ktoś tam wstawi znowu. Talowski się tym Egiptem interesuje do tego stopnia, że projektuje sobie własny nagrobek, który jest na Rakowicach, i te różne elementy i detale wstawia na... Tam jest na przykład pod pająkiem Bóg Słońca. Tutaj są piramidy w Zagórzanach koło Gorlic. Skrzyński zapłacił za 100 lat świecenia, bo się bał ciemności, ale po śmierci nikt mu tam tej żarówki nie wkręcił. Wiborski stawia nadbudowę i z jakim wielkim szacunkiem to robi. Ten element, który teraz jest na rogu, był tutaj. Żaba, która stała tu, wstawia do środka i zawsze w architekturze Talowskiego to, co mówiłem już wcześniej, ta asymetria. I tutaj to też jest. To jest to i to jest to. Oni się świetnie rozumieli, oni po prostu odczytywali te swoje intencje. To jeszcze jest zdjęcie profesora Bogdana Lisowskiego, który dla niektórych jest architektem wspaniałym, a niektórzy nazywają ten dom jajecznicą, ale facet, który stawia dom o 100 balkonach, z własnego balkonu fotografuje w ten sposób coś, to znaczy, że go ta architektura porywała po prostu, że był wrażliwym facetem. Tutaj jeszcze są te zarośnięte rzeczy, nie ma tych lukarn. Zresztą na sąsiedniej kamienicy u Sabiny też tego nie ma. Kraków był troszeczkę bardziej pusty, Skoda 1000 MB, nawet wiem kogo. A tak wygląda dzisiaj. Najprościej jest walnąć takie łuczki u góry dodatkowe, nie patrząc w ogóle na to, że Talowski miał jakiś inny powód, dlaczego buduje i projektuje w inny sposób. Lepiej postawić te takie, przepraszam, to jeszcze się bardziej zdenerwuję za chwilę, ale tutaj i tutaj wystarczyło to cofnąć 40 centymetrów, pół metra, to by nikt nie stracił na metrażu w środku
i nie robił tych koralików, tylko po prostu cofnąłby i powtórzyłby ten normalny, tylko większy. Oto we wszystkich budynkach Talowskiego, zobaczycie sobie w tej mojej książce, on nigdy nie wykańcza w ten sposób budynku, bo to jest po prostu nieuctwo. No. Co ja mam powiedzieć więcej? No i teraz już nie ma tego wina. I teraz czyja to wina, a propos wina? Nas? Ja nie wiem. Jest to robione z piątku na sobotę. W momencie, kiedy Janczykowski jest na urlopie, na podstawie zezwolenia sprzed ćwierć wieku, fajnie, ja rozumiem, można tak robić. Kraków się rozwija, trzeba sobie robić, ale dlaczego akurat Żabka w Żabce? Nie mógł być inny sklep? To ośmiesza po prostu. Najpiękniejsze rzeczy, jakie mamy, wstawia się potem takie, za przeproszeniem, ja w Żabce kupuję, owszem, tylko że to można jakoś wszystko razem pogodzić, a nie drażnić się nawzajem. I do tego to jest wejście do banku, tam była apteka kiedyś, od strony retoryka. Jeszcze wtedy się ktoś łączył z mózgiem i jeszcze wtedy tutaj po prostu tą cegłę i ten otwór, udawając, że to jest końcówka cegły, jakoś wykończył. Natomiast po co to robić? Jest dziura, żeby wlezli i koniec, nie? Po co więcej? I tak to zapaprali farbą i po co więcej? Ja nie wiem, czy pan Janczykowski jest tutaj obecny dzisiaj, czy nie, bo ja mu wysłałem zaproszenie. Nieobecny, nieusprawiedliwiony, to mi Maciek podpowiada. Nie wiem, bo słuchajcie, z tą Żabką to jest tak, że właścicielami są dwaj architekci, krakowscy, absolwenci naszej uczelni, kolegów, którzy tu siedzą na sali. My tych po prostu znamy, nie powiem jak. Może zacytuję jakiś fragment piosenki, mniej niż zero albo coś, po prostu. No. Słuchajcie, nie będę was zanudzał, już po prostu wszystko, co chciałem, wystarczy, dosyć. Słuchajcie, jak macie jakieś pytania? Dwa słowa. 20 minut temu dostałem SMS-a od mojej bratanicy, chrzestnicy i kazała spytać, pytała mnie, czy powiedziałem panu autorowi książki o Talowskim, a ma chyba 9 lat, czy spytałem, dlaczego jej się podoba kamienica pod Żabą. No to zostawiłem tam pozycję z taką wsuniętą kartką. Kamienica pod Żabą podoba się jej dlatego, że ona lubi żaby, bo żaby zjadają muchy. To tyle. Proszę podziękować temu dziecku. Naprawdę ja jestem podbudowany takimi rzeczami, że dzieciaki małe po prostu reagują na to. Kiedyś myśmy mieli zajęcia plastyczne, mieliśmy tej historii sztuki więcej. Chodźmy chociaż po Krakowie, pokazujmy dzieciakom te nasze wspaniałe rzeczy i zatrzymajmy ten bałagan estetyczno-wizualny. Ja nie chcę, żeby do mnie Niezabitowski dzwonił i mówił, panie Tadeuszu, przemalowują na różowo pająka, niech pan coś zrobi. Albo profesor Gedliczka podchodzi i mówi, panie tatku, niech pan załatwi ten znak drogowy, chociaż 1,5 metra, bo tu stają, robią zdjęcia przed kamienicą, a on zasłania. Bo tam jakiś ktoś coś powiesił, bo tam jakiś ktoś wykuł, podkuł, przerobił. Po prostu stwórzmy strefy ochronne w tym mieście, bo to nie tylko jakieś tam poszczególne budynki. Zróbmy jakąś taką masową, nie wiem co, no żeby tam po prostu coś zostało po nas. Ja nie mogę, po prostu nie mogę patrzeć na pająka, jak obok tam jest ta szklarnia u góry. Po prostu jakiś, no to zresztą i to się dzieje od zawsze. Jest na Szpitalnej taka kamienica, wchodzi się od Małego Rynku, tam gdzie można garnitury Bytomia było kiedyś kupić. Jakaś babka albo jakiś facet, nie wiem kto, podczas remontu, tak sobie załatwił z kolesiami, bo się mu podobały te ładne, takie kamienne, piaskowe z pierwszego piętra okna, całe te kamienne rzeźby i to wszystko, że sobie to przeniósł na górę na przykład. Nie? I takich rzeczy, ja mogę chodzić po Krakowie albo zrobię specjalny program, albo poproszę telewizję i będę pokazywał im takie różne miejsca w Krakowie.
zupełnie w sposób jakiś chory wręcz. Po prostu przerabiane są te domy na nie wiadomo jakie rzeczy. I dziękuję wam tutaj za to spotkanie i już, i tyle. No. My w Krakowie mamy świetne zdanie o sobie i swoim mieście. I słusznie. Ale z drugiej strony to zdanie czasem nie ma pokrycia w faktach. To znaczy, no mało jest tak zaśmieconych miejsc jak polskie miasta, nie tylko Kraków, niestety i inne, zaśmieconych estetycznie. I to oczywiście nie chodzi tylko o kamienicę Talerskiego, to chodzi o wszystkie godne tego obiekty w naszym mieście. I o dbałość po prostu o szczegóły. Pod względem estetycznym nie jesteśmy dobrze wychowani, pod względem estetycznym jesteśmy nonszalanccy, a nawet jesteśmy zupełnie niedbali. Nie zwracamy uwagi na szczegóły. Jest to zbyt piękne miejsce, żeby no, takie historie, jak historia z Żabką się wydarzały. Nie wystarczy mianować się europejską stolicą kultury czy czymś takim. Trzeba nią być po prostu. Ta druga kamienica, Zbyszek do mnie dzwoni i mówi: Tadziu, masz jakieś stare zdjęcia? Bo on wie, że ja różne zdjęcia mam. Ale on miał nosa. Pokaż się, gdzie ty jesteś. Spotkałem młodszego kolegę konserwatora kiedyś w OBI. O tam, weź pomachaj ręką. Jeszcze raz pomachaj, bo cię widzą. Podchodzi do mnie w OBI i mówi: to pan się Talerskim interesuje? Bo ja tam siedziałem na tym rusztowaniu i wydłubywałem kulki. A Zbysiu, jak mu zadzwoniłem i ci mówię o tym, on miał nosa. Jak kulki, to musiała być tam albo jakaś Matka Boska, albo jakiś święty. W każdym bądź razie dzięki tacie Anilon, nie wiem, czy jest dzisiaj tu obecny, który mi przysłał coś takiego. To znaczy, tak wygląda dzisiaj i chwała za to, że tak wygląda. Ale tam, przeczytajcie sobie, tutaj, tryptyk wyobraża świętą rodzinę w Betlejem i Stajence, do której z prawej strony zbliżają się trzej królowie mędrcy ze wschodu, a tu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to w książce. Tam mieszka Antoni Adam Piotrowski. On był malarzem, który malował dla cesarza, który malował dla bardzo dużo obrazów w Bułgarii, bardzo popularny. Zresztą walczył tam w wojnie z Serbami, w bułgarskim wojsku. Uczy się malarstwa u Gersona, a potem rysuje do pierwszych wydań Henryka Sienkiewicza ilustracje i uczy Olgę Boznańską, która jest sąsiadką z Piłsudskiego, wtedy z Wolskiej. I oni tu wszyscy razem sobie mieszkają. Ten portret został namalowany na prośbę Ignacego Korwin-Mileckiego. To z kolei też wariat i to jest Rowini, Wyspa Świętej Katarzyny. I właśnie ten Piotrowski to jest kumpel Ignacego Korwin-Mileckiego. Oni razem studiowali. I Ignacy Korwin-Mileski, tu jest Renata z muzeum, przyjechała, słuchajcie, docencie ją brawami, przyjechała na 2 godziny i wraca. Także, no, Beatko. No, ja wiem, że ty masz śmigło, nie powiem gdzie, ale lubię cię za to, po prostu cię lubię, no. I tak on wyglądał, tu go Wyczuł namalował, przepraszam, Leon Wyczółkowski. Jest ten portret u pani, teraz już, ale był, w każdym bądź razie, pani Zofio. Portret jest i pani też jest, także jest dobrze. I otrzymałem list, bardzo ciekawy, od wnuka
malarza Akcentowicza, to znaczy dostałem od pana Kieniewicza, który jest tutaj obecny też na tej sali, list Ignacego Korwin-Mileckiego, ich kolega Ignacy Korwin-Milewski, który potrafił na trasie Kraków-Paryż ożenić się i rozwieść, który potrafił zabić przy pokerze w pociągu do Wiednia swojego partnera, potem wsadzili go do więzienia, ale za niewielką sumę 40 tysięcy, za które można było wybudować duży kościół, na drugi dzień był wolny. I przy tych wszystkich jego wariackich pomysłach on jest naszym największym, naprawdę największym naszym mecenasem sztuki. On razem z tymi chłopakami studiował w Monachium, a potem stwierdził, że jest gorszym facetem, że jak coś ma robić, to ma robić dobrze i pełną gębą. I został jednym z najbardziej bogatych ludzi w Europie. Ze wszystkimi się sądził, ale robił co chciał, jak chciał, z kim chciał i kiedy chciał. To, co jest najfajniejsze i najpiękniejsze w życiu. Talowski jedzie do niego na zaproszenie, ale wcześniej w Jarosławiu buduje razem z kolegą, rozbudowuje ratusz i to robi w czerwcu, a w październiku już projektuje budynek Ignacemu Korwin-Mileckiemu. On teraz tak wygląda. Ta wyspa bardzo malutka, to taka wysepka, którą Ignacy Korwin-Milewski kupuje dla siebie i tam się rządzi. Dzisiaj, jak przyjechałem do Rowini i pytałem o ślady Ignacego Korwin-Mileckiego, to mi przyprowadzili takiego dziadka Poszeprzyńskiego, który mówi, tam mieszkał król polski. Teraz to tak wygląda. Ale dobrze, że jest. Ponieważ w tym miejscu kiedyś było tak. I Renata wzięła kiedyś metr, bo ona zbiera. Tych obrazów tam było ponad, Renatko, 200. I to była kolekcja, ja się nie chcę bawić w jej klocki, bo to jest jej bajka. Ona jest kustoszem malarstwa w Warszawie, w Muzeum Narodowym. I po prostu ja się nie chcę z nią mierzyć, bo przegram w każdym calu, wszędzie z tobą. No może nie wszędzie, ale czasami. To jest tylko, to są tylko te portrety, które są w Warszawie. I to jeszcze w dodatku nie wszystkie, bo po prostu dzisiaj nie mówimy o portretach i o Milewskim. Chętnie bym cię tutaj, Renata, zaprosił na to miejsce, żebyś kiedyś przyjechała jakoś, wiesz, byśmy trochę rozruszali to środowisko krakowskie, żeby się dowiedzieli o tym. A Milewski miał taką śrubę, że on te portrety tak sobie wieszał, nie? Bo dlaczego nie? Mógł sobie tak wieszać. Mógł sobie robić wszystko, co chce. To były jego portrety. I te rzeczy to też jego, słuchajcie. O tym nie chcę mówić, bo bym obraził was, jakbym powiedział, że nikt nie zna tych obrazów. A to jest tylko niewielka cząstka. Tych obrazów tej klasy było tam 200. Renata, tyś znalazła ile? 70. 8, tak? 80. No ale nie wszystkie. Niektóre są tylko zdjęcia czarno-białe. Ale są gdzieś, słuchajcie, bo mamy wreszcie specjalny oddział szpiegów, którzy po prostu węszą po całej Europie i po całym świecie i wynajdują na różnych aukcjach. I to jest fajne, bo na przykład ten jest blisko, ten wisi w Katowicach, nie? Ten Zdrojewski kupił za 1 600 000, wisi we Wrocławiu. Tego kiedyś nikt nie chciał kupić, bo kobieta ma brudne nogi, ale jest w Warszawie. Stańczyk jest w Warszawie, a tu na Wawelu jest Darka Woźniaka Stańczyk. Darek już nie żyje, powiesił się, biedaczysko, ale strasznie go po prostu lubiłem. Trumna chłopska, którą Milewski kupuje tutaj na Bronowicach, dowiaduje się, że Gierymski przyjeżdża, bo mu fałat proponuje katedrę i wyrywa mu obrazy prawie nieskończone.
I teraz to jest też w Warszawie. Znalazłem ten grób Ignacego Korwin-Mikulewskiego parę lat temu, jakieś, ja wiem, 12, może 10. Nie, już nie wiem, ale nie chcę zmyślać. Tak sobie wyglądał. A pałac ma jeszcze resztki, to jest M, literka tutaj. Z tym, że coraz mniej ma tego ogrodzenia, bo to sobie już jakiś noworyż po prostu tnie, odwraca i sobie tym grodzą ogrodzeniem jakieś tam różne rzeczy w Rowinii. Jakoś trzeba będzie to załatwić. Tu mamy taką koleżankę, która ma serce mocne po prostu tam w tamtym miejscu. Dziękuję ci, że przyjechałaś. To jest konsul, który przez 10 lat był konsulem w Chorwacji i skupiał całą tą polską organizację. Odnowiliśmy, to znaczy nie ja, ten facet, jego firma, który stawia na Starówce nowe elewacje ładne, tam przyjechał i ten grób odnowił. To jest stół, słuchajcie. To jest Milewskiego stół. On jak umierał, to w zasadzie już był biedakiem, bo te wszystkie rzeczy rozsprzedał, miał dużo różnych kobiet, kochanek, dzieci, pociotek. To wszystko się po prostu gdzieś rozdrapało. Część tej kolekcji ocalało przez Manszarda Abe Goodnayer. Więcej nie powiem, bo bym się rozgadał za bardzo. Na dole jego serce w Wilnie. Ten grobowiec się rozwala, bo tu ściśnięty pasami, no ale może doczekamy też, że będzie. Jest z nami zupełnie przypadkowo Janusz Tatera, który jest teraz w Korei, bo jeździ na sankach z naszą drużyną bobslejową, organizuje im tor, nie wiem, czy saneczkowy, czy bobsleje chyba, nie? Jeden i drugi, tak? Gdzieś w Karpaczu, czy co? No w każdym bądź razie, słuchaj, powiedział, Monika jest w Krakowie. Ja mówię, niemożliwe. Moniczko, chodź tu. To jest moja własna specjalna nagroda. Nie śmiejcie się, to jest kawałek gwoździa. Ale dla mnie i na pewno... Miałem tą przyjemność, że przenosiłem pokój Czapskiego z Maison Lafitte tutaj do muzeum i poprosiłem Krysię Zachwatowicz, żeby zadzwoniła do Sikory i załatwiła to, bo ja miałem ten pokój zrobić tutaj z jakichś tam desek, nie? I Sikora się zgodził. Ja pojechałem do Paryża, zrobiłem pełną dokumentację tego pokoju. Dzięki temu mamy te kawałki desek tutaj w Krakowie. Prawdziwe deski. To nie jest jakieś tam coś, tylko to są po prostu, on tego dotykał. To nie tylko on dotykał. Tych desek dotykała cała kultura polska okresu powojennego aż do jego śmierci. Wyjąłem kilka gwoździ z tej futryny. Jeden gwóźdź dostał ode mnie Andrzej Wajda jeszcze jak był. Drugi dałem pani Krysi Zachwatowicz. Trzeci gwóźdź dostał prezes znaku, Henryk Woźniakowski. I potem jak go spotkałem w Mandze, tam kiedy Wajda przyjechał, kiedy żeśmy długo rozmawiali o ostatnim jego filmie, o powidokach, to w szatni podszedł do mnie pan Henryk i wyciągnął gwoździa z kieszeni i mówi: panie tatku, ja go będę zawsze przy sobie nosił. I to było takie miłe. No, tyle. A ona, słuchajcie, ona, to co ona wie na temat Polaków w Chorwacji, to wystarczy na miesiąc gadania. To co wie o Baczyńskim, to co wie o naszych polskich wyspach, to co wie. Mam jedną prośbę do ciebie. Przyrzeknij publicznie. Wilhelm Ripper, najstarszy, mąż najstarszej córki Talowskiego. My na razie szukamy z Mikołajem związków, ale u cesarza Franciszka na Morzu Śródziemnym służył jako
najważniejszy żołnierz, chłopak z Ludwinowa, nazywał się potocznie Juliusz, ale potocznie admirał Ripper. I słuchajcie, on się nie doczekał tablicy. W Riece nie ma tablicy. Jest tablica, wszyscy wyszczególnieni po prostu. A to chłopisko jakoś się nie doczekało. On był wcześniej. Ja pojechałem na cmentarz tam, gdzie on był pochowany w Wiedniu. I okazało się, że ten grób istniał do 1967 roku. A ponieważ nikt nie płacił składek, to po prostu go... No, ale to był najważniejszy żołnierz. To był chłopak, który w wieku 13 lat uciekł z domu z Ludwinowa i nie przyjęli go do szkoły morskiej, to poszedł na skargę do Triestu i w końcu go przyjęli. To jest po prostu kawał historii, która też kompletnie nie jest znana. I fajnie, że jesteś taką osobą tam w Splicie, która będzie w tym grzebać. No. Nie, ja tylko chciałam podziękować w imieniu pana Janusza Tatery, który jest wspaniałym ambasadorem. Ja go znam już, jemu nie trzeba już, ja mu wiesz, widzi mnie zresztą, ogląda. No. Talowski urodził się w Zasowie. Kiedy się zacząłem nim interesować, to ten Zasów był mało znany. Trafiłem do księdza, który w ogóle nic nie wiedział na ten temat, ale już następnego dnia rano zadzwonił i powiedział, że jest, znalazłem. To jest świadectwo chrztu. I to wszystko Mikołaj jakoś pomógł mi troszeczkę do końca. Gdzie on jest? Gdzie on się chowa, ten Mikołaj? Jest. To jest facet, który zapętlił 30 tysięcy nazwisk w przełomie XIX-XX wieku w Krakowie. Także to jest potęga wiedzy, jeśli chodzi o Kraków XIX-XX wiek. Po prostu nie ma lepszego chyba w Polsce i nie będzie długo. Tak jest. Talowski, dlatego wybrałem tą aulę. Przyszedłem tutaj do prezesa, też się schował gdzieś, jest, przepraszam. Przyszedłem i natychmiast się zgodził, żebym tutaj tą prelekcję zrobił. A to dlatego, że Talowski za tamtą ścianą robił maturę. Nie był geniuszem. Szóstą klasę powtarzał. Z języka polskiego dostateczny, w piśmiennictwie brak wprawy. No, same, jak to się mówi, fajne rzeczy, ale musiał być chłopakiem żywym. To jest, widać z tych ocen, że to nie był przeciętny, grzeczny chłopczyk. Dwaj nauczyciele. Pierwszy, Karl Koenig, żydowskiego pochodzenia, który w Wiedniu jest sztandarowym architektem historyzmu. I wyobraźcie sobie, że nie możemy tego grobu namierzyć. Drugim nauczycielem był Zachariewicz, czyli tego grobu nie ma, a drugi grób wyglądał tak jak z książki Niciei, a potem jest po prostu ciuciu babka do tej pory. Raz tak, a raz tak. I w zasadzie teraz jest po polsku, ale nie wiem na... No to trzeba tam jakoś na to wpływać i tak po prostu jest, jak jest. No. To jest jego zdjęcie. Kończy studia we Lwowie. Ten zakład istnieje do tej pory w tym miejscu. Oczywiście ulica się inaczej nazywa. Przyjeżdża tutaj i przyjeżdża, uczy w gimnazjum Świętego Jacka. I to są rysunki, słuchajcie, to są rysunki jego uczniów. To są rysunki jego uczniów, które po prostu przyniosłem ich kilka tutaj, bo mam ich trochę, z autografami Teodora Talowskiego. I chwała jemu za ten trud.
w jakim wprowadzał te rygorystyczne zabawy z uczniami, a jeszcze do tego, jak się dowiecie czym, jak to wtedy wyglądało, to już w ogóle odlot. To są właśnie te rzeczy, te prace, które jakimś cudem przetrwały na strychu u Jurka Bratańca, tam gdzie Wyczółkowski miał pracownię, a Kozłowski mieszkał i jeździł pierwszym autem w kształcie kajaku. Auta były robione na końcu ulicy, no w zasadzie na Salwatorze, można powiedzieć. Z Łodzi od Krzysia, prawnuka Ripera, on mi wygrzewał, ale prosiłem go, nie wiem czy przyjechał czy nie, jak przyjechał niech się zamelduje do mnie. Tu jest pomyłka, to jest z czasów wojny odpis, ale jest ewidentny dowód, że wziął ślub z Anią Paryzek na Salwatorze, ponieważ ona miała kamienicę tam przy tym bliższym targu. Talowski mieszkał w różnych miejscach. Mieszkał pod Pająkiem, mieszkał pod Dziewiątym na Retoryka kilka lat u góry na drugim piętrze, a potem te zdjęcia są z parteru. I to zdjęcie wigilijne też z parteru. Nawet rodzina nie była pewna, kto jest na tym zdjęciu, a znowu Mikołaj to wszystko jakoś męczył i zmęczył. Ulubionym tematem Talowskiego zajęciem była hodowla ptaków. On cały swój majątek wydawał na ptaki i taką wolierę sobie w domu zbudował. Ona przetrwała do dzisiaj pod Dziewiątym. Jak się wejdzie od drugiej strony budynku, to ona jest. A w książce mam stare zdjęcie, gdzie Ania Paryzek z psem, a któraś z jego córek na dole po prostu sobie biega. No i nasz Kraków, tak na Bazgrałem od niechcenia. Te białe kropki to mniej więcej skupiska, gdzie ten Talowski u nas w Krakowie rządzi. No głównie to Retoryka i ten kwartał Talowskiego, ale również nikt o tym nie wie, że za Pająkiem na Karmelickiej to ta ulica o ta. I tu mam dwie kropki, ale tam kolejne trzy kamienice za Pająkiem to też Talowski. Tylko wczesny. Jeszcze wtedy nie miał takiej siły przebicia, nie miał tyle pieniędzy, a dopiero potem zaczyna te domy budować sam i wtedy on rozdaje te karty. Albo chcecie, albo nie chcecie. Ci chcą, ci nie chcą, ci płacą, ci nie płacą, tym wynajmuje, tym sprzedaje. Jest w zasadzie takim deweloperem, który z uporem maniaka robi tak, jak chce, to, co chce. Ania Lon, nie wiem, czy jest obecna tutaj, ona kiedyś zadzwoniła do mnie i mówi: panie Tadeuszu, pan się interesuje Talowskim, my mamy taki portret. U nas już jest 3 lata po konserwacji, może by pan przyszedł zobaczyć. Ja pytam, a jest cyrkiel w rękach tego jegomościa? Tak. I za 20 minut już byłem w Kolegium Majus i wiedziałem, że jest to portret, który był pokazywany w Parku Stryjskim w 1910 roku po śmierci Teodora Talowskiego, w zasadzie w momencie, kiedy wchodzi modernizm. I ten portret jakimś cudem trafił tutaj do nas, prawdopodobnie w transportach powojennych, i u Karola Streichera przeleżał zrolowany kilkanaście lat. Umiera 1 maja rano o godzinie 8 na anewryzm serca. To się dzisiaj nazywa po prostu banalnie tętniak. Czyli jakby żył dzisiaj, to by jeszcze mógł żyć prawie, może nie drugie tyle, ale na pewno zrobiłby drugie tyle fajnych rzeczy dla nas. A tak, no niestety. Znalazłem takie zdjęcie, z którego rysowali portrety do gazet. Ono w Łodzi jest u Krzysia. Tutaj prowadzą go, niosą go na zmianę. Od ulicy, którą znalazłem, w którym miejscu umarł, gdzie mieszkał. Tyson trochę się pomylił, bośmy razem szukali. Ja mówię teraz akurat o wnuku Sad Zubrzyckiego, ale Jan. No. W każdym bądź razie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to Talowski jest pochowany tutaj na tym naszym cmentarzu na Rakowicach.
autem jeżdżę, no bo coś musiałem robić. A to akurat zdjęcie mam, bo próbowałem Skodę zarazić tym, żeby kupiła ode mnie tam 1000 książek i rozdawała potem zamiast chodniczki w samochodach kupującym Skodę, ale jakoś na razie tych ludzi nie mogę namówić. Michałowice, obory. Skaczę parami. Z tego względu, żeby było szybciej. Dlaczego tak i tak? W Michałowicach jest dwór. Obok dworu. Tutaj obok mieszkał Hugo Kołłątaj. Ale Hugo Kołłątaj urodził się w oborach. I tu i tam Kalowski stawia swoje budynki. Z tym, że w dotychczasowych opracowaniach wszyscy spisali ten obiekt na straty, że go nie ma, nie? A ja go jakoś tam cudem pyk i jest. Znalazłem. To jest ciekawe, że tutaj na dole te kafle piecowe pomalowane srebrzanką, one są, formy do tych kafli są w brodach pod Oświęcimiem. A ta ceramika to jest też nasza. Ja tu gdzieś mam książkę Potęga Ceramiki. Polecam ją. Gdzie jest? A tu jest, no. Słuchajcie, jak jeszcze jest, a jak nie, to proście autorkę o wznowienie. To jest po prostu rzecz niebywała. Ta dziewczyna to jest kolejna babka, która ma śmigło, nie powiem gdzie. Siedzi, pokaż się. Naprawdę cieszę się, że ją urodziłaś. Przepraszam, że tak cię obrażam, może bo jesteś kobietą, ale to jest naprawdę fajna rzecz. Jest na przykład taka miejscowość Dobromil, gdzie na dworcu jest chyba 100 gatunków płytek na peronie i one po prostu, można je grać nimi w piłkę po prostu, one tam leżą. Luzem, po prostu klawiatura pełna. To jest nasza granica w momencie, kiedy tworzyła się Polska. Po tej stronie jest kukurydza, która rośnie do dzisiaj. Dzisiaj to jest wszystko Ukraina. Ale po tej stronie dalej jakoś tak skromniej trochę. Natomiast skąd się to wzięło? Ta ordynator tego szpitala, bo teraz to jest tam szpital, opowiadała nam razem z kierowcą, po prostu opuścili tych chorych na chwilę. Ja byłem ze Zbyszkiem, wyciągnąłem cię tam wtedy i oni nas zawieźli, pokazali nam dawną granicę, a ta granica była dlatego taka i w tym miejscu, to znaczy to akurat wiele nie mówi. Okoliczni chłopi z tej wsi, która należała wcześniej do hrabiego, okazało się, że będą po stronie rosyjskiej i nie zgodzili się na to, upili czy tam jakoś namówili tego mierniczego i po prostu cały ten majątek przyłączony został do Polski. Sucha Beskidzka, Skałat. Kolejny łącznik. W Suchej Beskidzkiej jest najpiękniejszy kościół w Małopolsce i w Skałacie jest taki sam, to znaczy był, bo już go nie ma. Został wysadzony w 1964 roku i tam Talowski również dalej jest taki zameczek. On tam projektuje nadbudowę. Tutaj natrafiłem na listy w Krościenku Wyżnym, gdzie Talowski nazywa te swoje słynne cegły i kamienie, to o czym wszyscy powinniśmy wiedzieć, jak on to nazywa. Wielmożny książę kanoniku dobrodzieju, raczy łaskawie wielmożny ksiądz kanonik dobrodziej, jak ma wybrać przyjazd do Krakowa, aby można do Suchy jechać. Bo ja proszę i życzę sobie bardzo, aby widział choć jeden mój kościół wykonany, a będzie to nawet uciechą dla niego. Bardzo, a bardzo o to proszę, będzie widział, jak ja z ork ordynarnej cegły front robiłem, który się wszystkim nadzwyczajnie podoba. To jest fragment z korespondencji, która jest w tej książce, z listów, które zebrałem i które przetrwały dzięki po prostu tym księżom tam w tym Krościenku Wyżnym do tej pory, proboszczom. Sucha Beskidzka i Tarnopol. Dlaczego tak? Ta sama ambona, z tym, że w Tarnopolu już nie ma tego kościółka, ani tej ambony, ani tego miejsca nawet. Poznałem kolejnego wariata, słuchajcie, który buduje Tarnopol w 3D, wirtualnie. I napisał do mnie wczoraj, że nie ma pieniędzy, żeby przyjechać,
A dzisiejsze spotkanie transmituję przez Facebooka, także cieszę się, że widzi to po prostu. A to widzimy po raz pierwszy. Jak już jesteśmy koło Tarnopola, to Białoskórka. Dla Sozańskiego Aleksandra projektuje Białoskórkę i w Białoskórce robi taki projekt, ale tu po raz pierwszy złapałem Talosia za rękę po prostu. Czasami się robi tak, że się przyłoży kalkę i się coś zrobi, nie? Ten projekt to jest z 1700 tam któregoś roku i zupełnie kogo innego. Owszem, on jest teraz, ale w Wadowicach i nie tych, tylko górnych. Trochę zmieniony, ale jest. Ale kombinacje były takie, jakie widzicie. Tam nic nie ma. Tam są tylko nasze kury i koguty. To, czego u nas nie ma, bo u nas są kury nioski, wszystkie są jednakowe. A tam, jak się jedzie po wsiach, to z tych starych dworów, ze starych jajek, po prostu te kury i te kaczki, i te psy, i te koty, i to wszystko, to są wszystko przodkowie naszych kotów, to znaczy, no nie przodkowie, w drugą stronę, przepraszam. Ale słuchajcie, jadę sobie i 1600 metrów dalej trafiam na cerkiew. I wszedłem do cerkwi i to ja zdrapałem te tablice. I znalazłem Sozańskiego. I syna, i ojca. To byli fundatorzy, którzy chcieli tamten kościół wybudować, ale pochowani są jako fundatorzy w tym. Kto wie, czy to nie Taloski, bo na przykład to przypomina Przyszową albo przypomina Krościenko Wyżne, dwuplanowość. W książce mam jeszcze kilka innych zdjęć. Oczywiście cebuli nie było, ale takie różne kwiatki są. Obok jest dwór Sozańskich, opuszczony zupełnie, ale te kotwy, to one są od nas z retoryka. Te kominy to tak jakby stąd, nie? Także ten Taloski tak sobie jeździł i tak doradzał różne rzeczy. Sozański w międzyczasie, chociaż tam jest pochowany, buduje, ponieważ herb Korczak jest tutaj, to jest ich herb, buduje, to jest z kolei między Lwowem a Żółkwią w połowie drogi. Mała kapliczka, buduje tą kapliczkę, ale z kolei projekt bardzo podobny do kaplicy Rejów do Przecławia, która nigdy tam nie powstała, ponieważ Rejowie przenoszą się do Mikulińca, a Mikuliniec jest tam koło tego właśnie grabowca. Stąd wnoszę, że może się Rejowie znali, bo musieli się znać. I po prostu te projekty zahaczają takie drogi po całej Galicji i miesza się, i tak się to miesza w kółko. Rozmawiałem, żeby to uratować, bo to tam niewiele potrzeba. Tu wystarczy dach jednego cieśle z 2-3 tysiące złotych i by to zrobił. Ale jak rozmawiam w ministerstwie, to mówią, Tadziu, tam nie ma właściciela, my nie mamy komu tych pieniędzy dać. Ja mówię, no dajcie Józkowi, no. Józek pójdzie i zrobi, nie? Proste. To jest przepiękne miejsce, słuchajcie, i to jest blisko, to jest stąd do Lwowa to się jedzie 4 godziny, a tam potem półtorej w miejsce. Tam jest ten właśnie, ta posiadłość. I to jest też ciekawa posiadłość. Mieliśmy teraz akurat rocznicę, a tam w tym dworze mieszkała Ludwika, jedyna miłość Kościuszki, z którą się nigdy nie ożenił, ponieważ tatuś ją najpierw przegrał majątek, a potem ją przegrał w karty po to, żeby ten majątek wrócił do rodziny. Natomiast on postanawiał ją ukraść. To się nie udało i to było również powodem wyjazdu Kościuszki do Ameryki. Teraz ostatnio tam spadło drzewo, jak byłem, i aż żal. A tam był fortepian Paderewskiego, a tam były takie rzeczy, takie malarstwo. Można sobie wygooglować, ale po ukraińsku, i tam trochę rzeczy na ten temat piszę. Ja nie znalazłem żadnych publikacji w Polsce. Bubrka, otynia, kaczyka. Trzej muszkieterowie. To jest Bubrka. Piękny kościół. Dlaczego? Bo pod Krosnem, koło pierwszego szybu naftowego na świecie, była kasa.
to trochę mniej pieniędzy w Otyni i ten kościół tutaj obecnie w Rumunii. A dlaczego? Bo tam sól. Jak sól, to też pieniądze. A skąd chłopaki? Z Bochni. To jest na to dowód. Jeden projekt, Talowski przerabia Otynię na bubrkę. Te rulony leżą w bubrce koło Krosna i po prostu leżą. Zbyszek próbował załatwić jakiegoś sponsora, żeby je uratować. Zmienił się proboszcz. Byłem u niego, dzisiaj go nie ma, bo ma rekolekcję, ale sprawdziłem, tak jak kazałem, zawinięte na dużej róże. Także możesz być spokojny, że wiedzą, co mają. I słuchajcie, z tego kościoła, z tego środkowego, biednego, ludzie jak wyjeżdżali stamtąd, to zamiast własny dobytek zabrali ze sobą całe wyposażenie kościoła. Co to znaczy wyposażenie kościoła? To znaczy ławki, ambona, konfesjonał, żyrandole, ołtarz, po prostu kontakty, gniazdka, sztandary, wszystko, co można było wynieść, wszystko zabrali. Na skrzyniach sadzali własne dzieci po to, żeby NKWD nie wiedziało, co tam jest, że to ich dobytek, że to no w ogóle przemycili ten cały kościół. Nawet przemycili, słuchajcie, dzwon pęknięty. Ten dzwon, tam Antoni Karpiński był proboszczem wcześniej jeszcze, ale ten dzwon tam cały czas był, a to brat poety Franciszka Karpińskiego. Tego, od kiedy ranne wstają zorze, tego od tych naszych piosenek, które po prostu wszyscy znamy. Tam w tym kościele, w tej całej ligocie książęcej, to jest za Opolem, koło Namysłowa, jest również sztandar. Stary Kukic pisze w tych swoich książeczkach o Madonnach kresowych i to jest jedna z tych Madon. Chłopcy z Otyni wzięli ten sztandar, żeby ich chronił i przeszli przez Afrykę z Andersem do Londynu i ten sztandar wrócił pod ołtarz dopiero jak Wałęsa został prezydentem. Szybko streszczam się, jak Kaczyka to ta Bochnia, a jak Bochnia to najpiękniejszy budynek. To jest po prostu majstersztyk. Mamy tutaj właściciela, który dba o to, jak po prostu o własne, no bo to jest jego własne. Dziękuję wam tutaj za to spotkanie i już, i tyle. No.